witam was serdecznie, z tej strony wasz ulubiony youtuber i jego dziewczyna. A dzisiaj możecie zostawić łapkę w górę w ciemno, bo postaramy się dosyć solidną dawkę fajnego kontentu vlogowego wam zaserwować. I na sam początek idziemy do Maca. Słuchajcie, nowa apka jest w McDonaldzie, a dzięki czemu możemy za darmo dostać jakąś nową kanapkę z papryczkami jalapeno. Będzie na ostro, więc będzie konkretnie. Druga sprawa, 4 cheeseburgery za dyszkę, fajna cena, więc zaraz obadamy, jak to działa. Ten kupon na bank do końca miesiąca będzie działał, bo tutaj jest nawet informacja, że z 3 do 29 października, ale to trzeba obadać. Ciekawi mnie smak tej kanapki, jakie będą sosy, czy nie będzie za sucho i czy buzi nie będzie wykręcać. Dokładnie, tak więc słuchajcie, idziemy w pierwszej kolejności do Maca, potestujemy sobie jedzonko, no i pokażemy wam coś jeszcze pewnie w trakcie tego vloga, tak więc dajcie łapkę w ciemno dla zasięgów, bo mam nadzieję, że będzie co dzisiaj oglądać. Jak widzicie, Karola wzięła sobie pasibusa, standardowego jak zwykle, z dosyć dużymi ilościami ketchupu, które testuje, żeby się nie zatruła. A ja niestety muszę czekać, bo się okazało, że tyle ludzi rzuciło się na kuponiki w Macu, że do 25 minut trzeba czekać. Mega dużo osób tam jest, więc czekamy, zaraz będziemy testowali. Dobra, jak widzicie, jestem już, mamy kanapki dwie, pół godziny czekałem, masakra jaka tam była. I teraz tak, zobaczcie, te cztery cheeseburgery możemy normalnie odebrać w kiosku, natomiast kiedy aktywowałem sobie tą darmową kanapkę, to znikło nam to, zwróćcie uwagę, z telefonu. Od razu mogę wam też powiedzieć, że nawet osoba, która przyjmowała zamówienie, szczerze powiedziawszy, nie zwracała na to uwagę, więc nawet nie odpalajcie, po prostu pokażcie, że chcecie to i to na przykład, bo tu obok będzie ta darmowa kanapka, nie odpalajcie, żeby w ogóle ten czas leciał i pewnie normalnie wam to sprzedadzą, bo Karola powiedziała, że chcemy dwie kanapki, a mieliśmy tylko jedną aplikację i dostaliśmy, jak widzicie, dwie te nowe kanapki. I teraz tak, ta kanapka specjalna niestety nie jest do odebrania w kiosku, więc trzeba pójść do kasy, a ta bez problemu. No i teraz sprawdzamy, jak to wygląda. Cztery oczywiście cheeseburgery wpadły oraz te dwie kanapki. Pół godziny czekania, tak jak i tam mają burdel, to jest masakra. I tak to wygląda w środku. Niestety, z tego co widzę, jest tylko jedna papryczka. Zaraz obadamy drugiego, ale trzeba sprawdzić, jak to smakuje. Słuchajcie, smakuje jak darmowa kanapka. Ale jak to mówią, za darmo to nawet otec słodki jest, tak więc... W ogóle to nie jest pikantne dla mnie. Dziwne w smaku. Takie... Ale za darmo. No takie bez smaku w ogóle, nie? Jak widzicie, druga wygląda tak samo. Mamy tutaj taki zielony sos. On jest pikantny, cebulka. No i niestety tylko jedna papryczka jalapeno. Jakby było więcej papryczek jalapeno, to by była fajna kanapka ostra, a tak, szczerze powiedziawszy, jest taka... Nijaka. Nijaka jest, dokładnie, jest nijaka. Więc jako, że darmowa, to smakuje w miarę, ale szczerze powiedziawszy... Nie kupiłabym jej. Nie kupiłbym ją, chyba że byłaby za 2,50, ewentualnie byłbym bardzo głodny. Musimy wam powiedzieć, że ostatnio mamy dosyć spore problemy z Karolą, jeśli chodzi o nagranie jakiegoś vloga, bo kończymy pracę, idziemy coś zjeść dobrego, testujemy dla was we vlogu jakieś żarełko, a potem się okazuje, że już jest o godzinie 19 tak ciemno jak aktualnie, że nic kompletnie nie widać, a aparaty mają to do siebie, że no nie są tak idealne, jeśli chodzi o wzorowanie tego, co widzi ludzkie oko. Działa gorzej autofokus, pojawiają się szumy różne, wiele innych problemów się pojawia, więc stwierdziliśmy, że kurde, w końcu trzeba coś wymyślić, coś ciekawego wam pokazać, jak już się nawet ściemni. Pojechaliśmy sobie, zobaczcie, na pergolę. Teraz pewnie z tej strony będzie widać, widzicie halę stulecia, jest to jakaś fajna restauracyjka i powiem wam, że marzy mi się, żeby tutaj kiedyś mieć wesele. Nie wiem, czy to fizycznie możliwe jest, ale stwierdziliśmy, że tutaj jest dosyć fajnie kolorowo, zobaczcie, pełno LEDów, więc wam pokażemy coś takiego. Pewnie byliście tutaj wiele razy w tym miejscu, ale zakładam, że za dnia latem, gdzie ciężko o takie atrakcje. O, teraz coś więcej się pojawia, tak więc ogólnie tutaj często jest o jakichś takich godzinach stałych jakieś różne pokazy z muzyczką w tle i tak dalej. Naprawdę warto sobie tutaj do tego miejsca przyjść, szczególnie jak jesteście z rodziną, z dziewczyną we Wrocławiu.
No i teraz lecimy sobie z Karolcią na dwugodzinny seans do kina na film Pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg, premiera była niedawno, ponoć bardzo fajny film, więc podzielimy się opinią. Ale żebyście, słuchajcie, nie zostali tutaj sami i nie czekali dwóch godzin, aż się skończy film, to mamy dla was coś ekstra. Dostaliśmy jakieś dwie paczki, w sumie trzy, ale pokażemy wam w dzisiejszym filmie dwie fajne paczki od naszych... Od dwóch fajnych ludzi. Od dwóch fajnych naprawdę widzów, którzy nas niesamowicie wspierają na streamach. Chciałbym, żebyście sobie teraz obejrzeli te unboxingi, a my pewnie słyszymy się, jak będziemy już wychodzi z kina, ewentualnie jak będziemy wchodzić do kina. Tak więc, żebyście się nie nudzili, obejrzyjcie sobie fajne unboxingi i dajcie znać, jak wam się te paczuchy podobają. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już przy otwieraniu paczek, tak jak wam mówiliśmy. Jest ze mną oczywiście Karolina. Hej. No i ona się chyba najbardziej tych paczek nie może doczekać, więc robimy szybki, krótki unboxing. I tak się złożyło, że akurat paczki do nas, które przyszły do nas od Top Donatorów, czyli pozdrawiamy Piotrka i Seweryna. Dzięki chłopaki za paczki. A raczej chłopaki. Panowie, bo starsi ode mnie. O ja! Tutaj to jest coś customowego. Ja pierdzielę, co to jest? Pozdrowionka dla nas od Eryka. Wow! Ale ładnie. Nie mam pytań, co to jest? Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, zwróćcie uwagę, ale to jest dosłownie idealnie odwzorowany w drewnie mój baner. Wow, powiem wam, że czegoś takiego to ja w swoim domu nie mam. I otwieramy, zobaczymy co tu jest. Czyli mamy od Piotrka Karoliny jedno z ulubionych win. Robi to wrażenie na pewno, tak więc dzięki wielkie Piotrek. To jest paczka numer jeden i dostaliśmy jeszcze kartkę, bo akurat Piotrek pochodzi z Wałcza, tak więc tak wygląda kartka. No dobra, tym razem paczka numer 2. Wycięliśmy tylko adres, bo były tutaj podane dane Seweryna. Nie chcieliśmy, żeby one były publiczne. W ogóle Seweryn dał naklejkę nie rzucać. I zobaczcie, tutaj zwróćcie uwagę, że mamy takie fajne nożyczki narysowane, jak ciąć, tak więc słuchajcie. Bo Seweryn wie, jak paczka otwiera te paczki. Tak, i pewnie się boi, że możemy coś uszkodzić, tak więc paczka numer 2. Zobaczcie, jak zapakowane, jak zabezpieczone. Pierwsza rzecz to jakieś gierki z tego co widzę, Serious Sam 3 i Offroad Driver, tak więc... Podpisane co dla ciebie, co dla mnie, czy mi się wydaje? Tak, tak, tak więc są to gierki napar leśny, jest dla Karol... nie, dla Patryka, Karola nie możesz ruszać, to jest dla Patryka. Konsolka Atari Flashback Classic Game Console. Trzeba to będzie obadać, zdecydowanie. Tutaj z tego co widzę są kabelki. Ale zobaczcie jak Seweryn solidnie zapakował. Będziemy mieli do testowania retro konsolkę. Retro mini konsolkę. Tak więc tak wygląda padzioch od tego. Tutaj dla Patryka i Karolci chili. Wow! Tak, ta czekolada jest pyszna. To jest jedna z nielicznych gorzkich czekolad, które lubię. Bo ona jest... Ale jest ostra? Ona jest dodatkiem chili. Karolcia narzekała, że nie ma słuchawek na streamie. Bardzo często się kłócimy o to, że Karolina gdzieś tam coś zagaduje Iwonkę na streamach. Tak więc przyszły słuchawki od Seweryna. I jeszcze, wow, do tego jeszcze co my tu mamy? Landrynki. Lubimy. A nie podpisane. To pewnie dla mnie. Tak więc to są rzeczy, które dostaliśmy w paczce od Seweryna. Seweryn, dzięki wielkie. I przechodzimy do paczki kolejnej od Eryka. Będziemy, słuchajcie, łapali sny i będę teraz zapamiętywał sny i będę wam je opowiadał na streamach. Poczymaj, Karolcia. Co my tu mamy? Mamy jeszcze kartki z Ustronia, z Pogorzelicy, z Rewala, bo nie wiem, czy wiecie, jak ktoś bywa na streamach, ten wie, że aktualnie Piotrek ze swoją firmą tworzy na właśnie nad morzem różne apartamenty, tak więc ma okazję przebywać teraz nad morzem, dlatego też takie, a nie inne dla nas pamiątki tutaj podesłał. Kolejne rzeczy z nadmorza, a tutaj mamy... Zaraz zobaczymy, co to jest, jakaś księga. Co to jest? Wow! A jednak coś innego. Podziękowania dla naszego youtubera Patryka oraz przemiłej partnerki Karoliny. Serdecznie podziękuję za miłe, ekscytujące streamy oraz gameplay. Mam nadzieję, że jeszcze przez lata będzie tworzyć wspaniały kawał. Z poważaniem, Piotr Klekot, Eryk.
Ale ładnie. Wow, po raz kolejny mega, mega zaskoczenie. To sobie można wyciągnąć. Zobacz. I to tak jest tutaj. Wow, no powiem wam, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Karola pewnie też. No, mega. Pewnie gdzieś wam jeszcze wrzucimy jakieś zdjęcie na Instagrama, abyście sobie zobaczyli, jak to dokładnie wygląda, bo nie wiem, czy na nagraniu wszystko się tutaj załapie. Tak więc to jest jedna rzecz. Słuchajcie, i dostaliśmy taką przeogromną do tego muszlę. Powiem wam, że jak ja sobie przyłożę tą muszlę do ucha, to dosłownie będę słuchał wszystkie wasze gadki, jak będziecie na wakacjach. Dosłownie będę w stanie was podsłuchiwać. Takie będą zasięgi. Zobaczcie to. Zdecydowanie największa moja muszla ever. Tak więc słuchajcie, tak wyglądały paczki. Naprawdę zrobiły na mnie i Karolinie chyba największe wrażenie do tej pory. Nie spodziewaliśmy się totalnie czegoś takiego. Takie bardziej jest spersonalizowane. Dokładnie. Tak więc dzięki wielkie, chłopacy, za te patrzuchy i do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo na streamach. Dajcie znać o sobie też w komentarzach. No i co? Na dzisiaj to tyle? Chyba jeszcze nie. Tak więc myślę, że coś wam pokażemy dzisiaj w tym materiale. Tak więc do usłyszenia za moment. Siemanko, witamy was serdecznie w kolejnym dniu. Niestety wczoraj nam padła bateria w aparacie, tak więc nie byliśmy w stanie dograć końcówki, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj pójdziemy do Galerii Dominikańskiej. Pokażemy wam fajne skrzyżowanie. Zobaczcie, jest dosyć już późno, a to skrzyżowanie jest tak niesamowicie fajnie oświetlone. Sporo tutaj się dzieje, jest tyle tutaj możliwości skręcania w różne miejsca, że bardzo często, szczególnie w okresie świątecznym, jest tutaj mega zakorkowane wszystko. No i z tym widoczkiem nie chcieliśmy was tylko zostawić, ale podzielić się też opinią o filmie. Po raz kolejny jesteśmy zdecydowanie innego zdania niż ludzie na Filmwebie, jeśli chodzi o ocenę filmu. Był całkiem fajny, nie było to jakieś mistrzostwo kina, ale był ten film bardzo fajny. Klimaty skandynawskie, morderca, który masowo morduje kobiety. Trzeba rozkminić, kto jest tym mordercą, ale był nieprzewidywalny, co nie? Tak. Film był bardzo nieprzewidywalny, jesteśmy z Karolą zgodni, że takie myślę 6-7 na 10 można by było temu filmowi dać. Szkoda, że końcówka była dosyć słaba, cała reszta całkiem fajnie się przyjemnie oglądała, piękna Norwegia w tle. No więc ogólnie nam się podobało, nie mówimy, że polecamy czy nie polecamy, po prostu nam się podobało, lubimy taki gatunek filmowy. Fajny klimacik był tego filmu, tak więc całkiem spoko, tym bardziej, że mamy kartę Unlimited, się to nazywa? Tak. Unlimited to właśnie, więc nie płacimy za te bilety tyle co normalnie, czyli tam 20 parę złotych, tylko no 4 dyszki miesięcznie. A teraz idziemy z Karolcią i od razu wam polecimy, jak jesteśmy tutaj w Galerii Dominikańskiej, polecimy wam bardzo fajną knajpkę. O, jakieś Ferrari tam w ogóle idzie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tam jedzie jakieś Ferrari, czy to, co się trafiło. Ja pierdzielę, Karola jest za niska, ale zobaczcie to, jedzie Ferrarka. Młodek jest na wysokości mojego. Tak, ale fajnie się trafiło. Ale słuchajcie, my lecimy teraz do bardzo fajnej takiego baru, powiedziałbym, gdzie zapiekanki są i tosty, możemy wam to polecić. No więc my z tego miejsca się z wami żegnamy, polecamy wam naprawdę sprawdzić w Galerii Dominikańskiej, jak schodzicie z Galerii Dominikańskiej, podziemnym przejście jest fajna naprawdę knajpka z zapiekankami, tostami. Pokażemy wam pewnie, jak te tosty wyglądają, jak wyglądają zapiekanki, bo sobie kupimy. No ale z tego miejsca się już z wami żegnamy, nic więcej się raczej nie będziemy nagrywali, bo ten rok będzie za długi. Kolejnego spodziewajcie się niedługo. Im będzie więcej łapek w górę, tym pojawi się pewnie szybciej. Tak więc żegnamy się z tego miejsca. Karola stanie na palcach, żeby było słychać. Pa! Pa! Trzymajcie się. Łapkę w górę. No. Trzymajcie się. Cześć!